Dzień dobry Państwu. Nowy rok, nowa ja. Niby nie ma poniedziałku, a byliśmy w szkole 10 minut przed czasem. Hello, hello. Co prawda żonka rano pomogła się wybrać nam, bo inaczej to by tak nie wyszło, ale i tak ich okej. Dzisiaj, słuchajcie, mam tylko dwa obowiązki do wykonania, z czego jeden już jest za mną, a drugi jeszcze przede mną. I z tej okazji też sobie dorzuciłem tutaj vlogaska na dzisiejszy dzień, taki bardzo luźny, bo feedback ostatnio jest tak ciepły, że hej, dziękuję bardzo za to. Witamy w nowym roku i dziś porozmawiamy o postanowieniach noworocznych, kontynuując nieco temat z naszego ostatniego nocnego vlogo live'a. Ale póki co do miasta na kawkę i książeczkę. No i dobry początek dnia, w którym będę robił głównie to, czyli sobie czytał. Ta książka jest, słuchajcie, fantastyczna. Jest o 100 razy lepsza niż się spodziewałem. Jest niebanalna, bardzo polecam. Choć dziś nie będę już czytał jej, a co będę czytał, to pokażę potem. A teraz wykonać drugi z dwóch obowiązków na dziś. Zostawiamy potwora, dożysko, czarną wołgę. Zostawiamy po raz drugi u kosmetyczki, drugi z kilku, bo tu będą teraz robione kolejne różne rzeczy. Po pierwsze naprawa kierunkowskazów, bo ktoś, kto robił wcześniej, to zepsuł przeróbkę na europejskie. Będzie ładniejszy dźwięk z silnika, będą różne fajne rzeczy porobione. Ale to sukcesywnie, konsekwentnie, tak tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Dziś z kolei chciałbym porozmawiać o postanowieniach noworocznych, nieco kontynuując ostatni taki smutny, nocny, live'owy vlog. Dziś ten dzień miał wyglądać inaczej. Miałem pojechać rano z córeczką do szkoły, tak jak zrobiłem, a potem nastawiałem się, że teraz będę każdy dzień rozpoczynał od basenu i od sauny. Dziś nie wyjdzie. Dlaczego? Bo się źle czuję. Wczoraj coś mnie dopadło i dziś tak jest, że na basen raczej nie. Czy to oznacza, że muszę czekać kolejny rok, zanim na basen się wybiorę? No nie, to byłoby bez sensu. A czy to w ogóle było postanowienie noworoczne? No miało to, było to w okolicach nowego roku, ale nie było to postanowienie. Postanowienia noworoczne moim zdaniem nie są wcale złe. Złe jest to, że na nich się robi taki straszny biznes i wmawia się nam, że one nigdy nie wyjdą. Ja kilka miałem w swoim życiu i większość z nich akurat wyszła i zrealizowałem. Wydaje mi się, że kluczowych w tym temacie jest kilka aspektów. Po pierwsze właśnie to, że jak raz coś nie wyjdzie, no to trudno, to wyjdzie kolejnym razem. Ja na ten basen może będę chodził w kolejnych dniach, a może nie i też się nic nie stanie. Ale bardzo ważne w takich postanowieniach noworocznych jest uzmysłowienie sobie, że ogólnie ten czas to jest taki festiwal porównywania się. To jest taki czas, w którym na siłę wywołuje się w nas poczucie winy, takie z góry. Kiedy wymusza się na nas, wymusza się nawet marketingowo bardzo ładnie, ale jednak wymusza się na nas ustalanie sobie cudzych celów. Cudzych, nie swoich. Czemu? Może swoich nie umiemy, może cudze są fajniejsze, ale warto się zastanowić, dlaczego akurat ja, akurat to bym chciał zmienić. Takim chyba najczęstszym celem, jaki sobie ustalamy, to jest to, że a w tym roku to ja schudnę, ale będę chudy i szczuplutki. Ale właśnie dlaczego? A bo jestem za gruby. Ale jak to? No jestem za gruby w porównaniu do kogoś. I ktoś mi mówi, że ja dam radę, że ja powinienem i że inaczej będę zły i brzydki. Tak według jakichś tam standardów, jakichś tam uznanych zewnętrznie kryteriów. I często ten ktoś, kto nam to wmawia, od razu nam oczywiście oferuje swój produkt, który spowoduje, że faktycznie to schudnięcie nastąpi. I czasami jest taka narracja, no ja mogłem schudnąć, ja mogłam wyglądać tak jak wyglądam, to ty też możesz. Podczas gdy umyka nam wtedy taka bardzo ważna różnica, że dla nas to jest po prostu, że ktoś nam ukuł ego i ono by chciało spełnić cudze oczekiwania i że motywacja nasza jest zupełnie inna niż tej osoby, bo ta osoba całe swoje życie, cały swój biznes opiera na tym, że wygląda tak pięknie, ślicznie, szczupło jak wygląda. Dla nas to nie jest tak bardzo ważne, choćbyśmy się zesrali. Jeśli tej osobie ten cel, to postanowienie by nie wyszło, to się wali biznes, wali się życie, wszystko trzeba wymyślać od nowa. Jeśli nam to nie wyjdzie, jeśli my polegniemy, to konsekwencje nie są aż tak strasznie przerażające. My nie mamy noża na gardle, więc to nie da się tego tak postawić na jednej szali i powiedzieć, że to jest ta sama sytuacja, bo nie jest. No, biedra z rana,
jak śmietana. Więc po pierwsze, nie nad wszystkim mamy kontrolę, nie jesteśmy panami wszechświata, różne rzeczy się mogą wydarzyć i to nasze postanowienie, jeśli tak to nawet nazwać, może już pierwszego dnia się nie udać. Po drugie, nasze motywacje są inne niż motywacje osób, które nas do pewnych rzeczy namawiają. I jeszcze bardzo ważne, co po trzecie? O, tu właśnie sobie ziomek biegnie, proszę bardzo. Dzisiaj widziałem więcej biegających ludzi niż przez ostatnie, kurde, kilka miesięcy. I bardzo fajnie i super i to jest takie strasznie słodkie. Jak mówię, to nie jest skazane na porażkę moim zdaniem, bo mi się też wielokrotnie poudawało. O, proszę bardzo, i oczom ich ukazał się las krzyży. Jedyny przypadek, jedyny scenariusz, w którym tęsknię za śniegiem, to właśnie jak wchodzę do lasu. Tu mogło być całkiem fajnie śnieżnie. Poza tym fakt śnieg. Ale takim wdzięcznym tematem do rozważań jest postanowienie, które także bardzo często się pojawia, czyli jakiś sport. Zwykle jest to prawdopodobnie bieganie. Szczególnie, że zimą ciężko jest pewnie na przykład jeździć na rowerze. I według mnie, ja tak uważam, że rozpoczęcie jakiejś aktywności sportowej 1 czy 2 stycznia może być łatwiejsze niż w jakikolwiek inny dzień. I niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia, że nie powinniśmy zwlekać do 1 czy 2 stycznia. A ja wiem, jeśli to komuś pomaga, to dlaczego właściwie nie? Czemu ktoś miałby mówić, że lepiej to zrobić jest 15 grudnia? Dla mnie osobiście robienie czegoś na nowy rok było zwykle łatwiejsze niż robienie tego w dowolny inny dzień. W przypadku aktywności sportowej, która będzie aktywnością, no nie oszukujmy się, amatorską przecież, a nie profesjonalną, nie zawodową, tylko amatorską aktywnością sportową, warto się według mnie zapytać samego siebie, a dla kogo właściwie ja to robię? Czy ja to na pewno robię dla siebie? Czy może jednak dla tej osoby, która mówi mi, że to będzie dobre? Jeśli dla siebie, to z drugiej strony można kontynuować i wyobrazić sobie sytuację, w której ja pobiegłem, wracam do domu i się okaże, że na przykład nie włączyło się dla mnie w telefonie Endomondo, albo się w trakcie telefon rozładował i ja nie mogę się podzielić swoimi wynikami. I co wtedy się pojawia? Kurde, niezalogowane, niezamonitorowane, niezapisane, to albo wbiję ręcznie to, co przebiegłem, ale to nie będzie takie dokładne, kurde, cały bieg w dupę. Macie tak czasami? Jak pamiętacie, że ja sporo na Orbitreku śmigałem, obwiązywałem się takim pasem mierzącym pracę serduszka i jak czasami mi to się wyłączyło w trakcie, to schodziłem z tego Orbitreka z takim poczuciem, no i pół godziny w pizdu, czy tam godzina. I to właśnie pojawia się wtedy to pytanie, ale dla kogo ja to robię? Jeśli dla mnie, samego siebie, to po co mi te Endomondo, po co mi te mierzenie? Żeby potem pokazywać innym te wyniki, to już nie jest do końca dla mnie. Kilka dni temu we vlogu z poniedziałku chyba był dzień, że właśnie rozpocząłem sobie porankiem na basenie. I na tym basenie było mi naprawdę rewelacyjnie, także że żałuję, że jestem nieco chory i nie mogę na niego dzisiaj pójść, ale znalazłem sobie wymówkę, pewnie jestem I tak myślę sobie, że wiecie dlaczego może tak było mi tam fajnie? Bo ja po raz chyba pierwszy w życiu, będąc na basenie, nie liczyłem ile przepłynąłem długości. Po prostu pływam dla frajdy pływania. Pływam, żeby się poruszać, żeby się rozruszać, żeby plecy nie bolały, a nie po to, żeby przepłynąć jak najszybciej, jak najwięcej basenów. Wpadając w taki dziki wyścig, nie wiadomo w sumie z kim. Ścigałem się zawsze ze sobą samym, czy może z tym, że nawet jak nie powiem nikomu, ile tych basenów przepłynąłem w jak krótkim czasie, to samego siebie będę łechtał tym, że coraz więcej, coraz szybciej, coraz lepiej, no właśnie. Co nie? Więc jeśli to się robi dla siebie, no to warto się zapytać, a po co mi te w takim razie wszystkie mierzenia, te aplikacje? A no wiadomo po co, po to, żeby widzieć postępy. Ale po co mi te postępy? A no właśnie, bo one motywują do tego, żeby codziennie rano wstawać i robić to jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, jeszcze więcej. No ale właśnie, ale dlaczego z kolei ja takiej motywacji potrzebuję? Dlaczego nie wystarcza mi sama frajda z porobienia tego, co lubię robić? Dlaczego? I po co? Ale jeżeli w przypadku, i to podkreślam jeszcze raz, w przypadku amatorskiego wykonywania jakiejś czynności, jakiegoś sportu, ja potrzebuję takiej motywacji, żeby pokazać innym, że jestem lepszy, pokazać innym, że robię postępy, innym, a także sobie udowadniać przed sobą, że jestem coraz lepszy z jakiegoś powodu, to czy to jest motywacja zdrowa, czy nie? Czy ja na niej pojadę długo, czy nie? Czy tam pod spodem kryje się faktycznie chęć bycia dobrym dla siebie, czy chęć bycia lepszym od innych? Co nie jest tożsame? O właśnie, moi drodzy, i z takimi oto demotywacyjnymi rozkminami wchodzimy w nowy rok. Happy 2020 everyone!
Mam dziś takie dziwne, niejasne wrażenie, że ktoś mnie śledzi tutaj, niezależnie od was tu przez kamerkę. Wracam do domu, pod kołderkę i dziś cały dzień ze świetną książką, którą zaraz pokażę, jak nie zapomnę, i z Wiedźminem. Zaczęliśmy oglądać wczoraj serial Wiedźmin i po prostu dla mnie się podoba bardzo mocno, niesamowicie. Super robota według mnie. I żeby nie było, książki czytałem 3 razy. I jestem fanem, czasem może nawet fanatykiem, a mimo to serial Netflixa Wiedźmin trafia do mnie bardzo, po pierwszym odcinku przynajmniej. Czemu tak wszystkie się przyczepiają, że takie słabe, skoro wcale nie słabe? Więc lecę pod kołderkę, przed książeczkę, przed serialik, do gorącej kąpieli, pod kocyk, taki milusi dzień. Lubię sobie tak przedłużyć wolne, przedłużyć święta jeszcze o tydzień po Sylwestrze. Dziękuję bardzo za twoją uwagę dzisiaj i do następnego razu. Dzięki, na razie i cześć. O, sraj taśmą się pożegnał. No ale nic.